Cześć, nazywam się Tobiasz Maliński, jestem autorem bloga tobiaszmaliński.pl. W dzisiejszej prezentacji opowiem Ci co nieco o tym, z czego się składa sprawozdanie finansowe i które z tych części ewentualnie są ważniejsze od innych, bo niewątpliwie pewne elementy sprawozdania finansowego są ważniejsze od innych elementów. Sprawozdanie spółki giełdowej jest sprawozdaniem najbardziej obszernym. Jeśli poznasz sprawozdanie spółki giełdowej, będziesz znał automatycznie części składowe wszystkich sprawozdania wszystkich innych jednostek gospodarczych, ponieważ są one albo tak samo obszerne jak sprawozdania spółek giełdowych, albo nieznacznie mniejsze. Sprawozdanie spółki giełdowej składa się z części, z różnych części, ja to nazywam częściami opisowymi, częściami liczbowymi, mieszanymi. Natomiast zazwyczaj zaczyna się sprawozdanie finansowe spółki giełdowej od listu prezesa do akcjonariuszy. Bardzo ważny dokument, warto się z nim zapoznać. Potem jest opinia biegłego rewidenta i raport z badania biegłego rewidenta spółki giełdowej. Biegły rewident jest takim atestatorem sprawozdania finansowego spółki giełdowej. Przybija taką jakby, no w cudzysłowie można powiedzieć, pieczątkę, mówiąc tak, z tym sprawozdaniem jest wszystko w porządku, albo nie, jednak mam jakieś zastrzeżenia lub w porządku coś nie jest. Potem mamy sprawozdanie zarządu z działalności spółki giełdowej. To jest opis tego, co miało miejsce w danym okresie sprawozdawczym w spółce giełdowej. Potem mamy część finansową. To sprawozdanie to finansowe sensu stricte, które zawiera rachunek zysków i strat, bilans i wszystkie inne. Tam w tym sprawozdaniu widać po prostu liczby. Kolejnym elementem, który może być przed tą częścią finansową lub po, jest wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Ono może być na przykład też tutaj się znajdować. Tutaj mamy opis polityki rachunkowości, która jest, no, jest to bardzo ważny element, ponieważ on wyjaśnia wiele wątpliwości, które można spotkać właśnie w tej części typowo liczbowej. Mamy potem informację dodatkową, która zawiera noty objaśniające, jest uszczegółowieniem części finansowej. Część finansowa pokazuje tylko liczby w ogólnym, ogólne liczby, informacja dodatkowa, czyli noty objaśniające głównie pokazują szczegółowo pewne zdarzenia w sprawozdaniu finansowym. Jak już mówiłem, są elementy ważne i ważniejsze w sprawozdaniu finansowym. Najważniejszymi elementami są moim zdaniem jest część finansowa, to jest najważniejszy element. Informacja dodatkowa, to jest najważniejszy. Wprowadzenie oczywiście też. I tutaj list prezesa uznał za najważniejsze elementy. Dlaczego są to najważniejsze elementy? Wyjaśniłem to w książce Dlaczego Twój makler wolałby, żebyś tego nie wiedział. Do tej książki odsyłam po szczegółowe wyjaśnienie. Jeśli jeszcze jej nie czytałeś, a zachęcam do lektury, tutaj pod tym klipem zamieszczę link do klipu, w którym opisałem, co tak naprawdę, jaka jest idea tej książki i na czym się w tej książce skupiam. Nie chcę się powtarzać, bo tam to dosyć szczegółowo omówiłem. Zachęcam do zapoznania się więc z wideo poświęconym książce Dlaczego Twój makler wolałby, żebyś tego nie wiedział. I do usłyszenia w kolejnym klipie wideo, w którym poruszę równie ciekawe zagadnienia, jakie poruszyłem w tym i dotychczas opublikowanych klipach wideo. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia już wkrótce.